Księga Michała, drugi rozdział. Niech będzie uwielbiony nasz Pan, który chce uczyć nas tego, co drogocenne, ale chce naprawdę nas uczyć, bo od tego zależy też, czy wygramy, czy poradzimy sobie w tym ziemskim doświadczeniu, a dobrze wiemy, że diabeł jest egzaminatorem. Ktoś, kto nas nienawidzi i chce nas chętnie widzieć ze sobą w Gehennie, jest egzaminatorem. Egzaminuje nas, sprawdza, czy my uważnie słuchaliśmy, czy my poważnie do tego podeszliśmy. I jeśli nie, to wykrada nam to wszystko, wkłada co innego i zachowujemy się, jakbyśmy zupełnie nie byli na spotkaniu z nauczycielem Jezusem Chrystusem, a więc bądźmy uważni i prawdziwie zdeterminowani, bo to nie jest przyjaciel, to jest nieprzyjaciel, to jest wróg. I tu czytamy, przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przodzie, przejdzie przez bramę i wyjdą, przed nimi będzie kroczył ich król. Przejdą przez bramę i wyjdą, przed nimi będzie kroczył ich król, a Pan będzie na ich czele. A więc jest powiedziane o Panu, który złamie wszelkie szyki wrogów naszych, abyśmy mogli pójść za Nim tam, gdzie jest nasze prawdziwe szczęście. I to jest Jezus Chrystus. I dla mnie i dla Ciebie jest tak ważne, żeby wiedzieć, że On złamał szyki wszelkich wrogów naszych po to, żebyśmy mogli uczyć się prawdy, żyjąc prawdą i trwali w tej prawdzie, mimo wszystkich przeciwności, na jakie napotkamy, gdyż one wszystkie zostały już pokonane. Bo Pan idzie przed nami, a my idziemy za Nim. Księga Izajasza, 42 rozdział. 42 rozdział od 13 wiersza. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik, budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć. Spustoszę góry i pagórki i wysuszę wszystko ich zieleń. Przemienię rzeki w suchą ziemię i bagno osuszę i poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Możemy spotkać tu, że lud, który pójdzie za Nim, to będą zrodzeni z Boga, Boże dzieci. Urodzeni, zrodzeni do wojny, do zwycięstwa, które zostało wykonane przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. On wyruszył jak bohater. Jego słowa nie były puste, były prawdziwe i każde słowo Jego znaczyło zwycięstwo. On mówił jak zwycięzca i żył jak zwycięzca, a wezwał nas do tego, abyśmy i my w tym zwycięstwie Jego trwali. I to jest dla mnie i dla Ciebie tak bardzo ważne. 59 Izajasza, od 15 wiersza. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje, a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblógł się w szaty pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Według uczynków odpłaci swoim przeciwnikom, zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspom też da odpłatę.
I będą się bali na zachodzie imienia Pana, na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan, mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. I znowuż mamy Pana, który wyruszył, aby stoczyć bitwę i wygrać, aby poprowadzić swój lud w chwalebnym zwycięstwie, aby Jego lud był pewnym tego, co On uczynił dla każdego z nas i abyśmy nigdy, nigdy za nic tego nie oddali, nie pomniejszyli, nie zaniedbali, ale przez ciągłe używanie widzieli tą chwałę i blask tego, co On uczynił. 45 psalm od pierwszego. Przewodnikowi chóru na nutę lilię, pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem, opowiem czyny moje królowi. Język mój jest jak krylec biegłego pisarza, najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich, dlatego Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, blask swój i dostojeństwo Twoje, niech Ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica Twoja dokona cudownych czynów. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje, upadnie serce wrogów króla. Tronem Twoim Bóg na wieki i na zawsze. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją. Z płaców z kości słoniowej rozwesela Cię gra na strunach. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawia. Niech to będzie dla mnie i dla Ciebie czymś bardzo drogocennym, że wódz, który przełamał szyki wrogów naszych, który pokonał wrogów naszych, umiłował sprawiedliwość, a nienawidzi bezprawia. Niech to będzie dla nas czymś niesamowicie drogocennym, byśmy my też nienawidzili wszelkie bezprawie, wszelką nieprawość, by między nami było tak, jak być powinno wśród tych, których On zdobył przez tą drogocenną ofiarę dla swojej chwały, dla swego dzieła. Abyśmy nienawidzili wszelkiego zła między wierzącymi ludźmi. Abyśmy miłowali sprawiedliwość, że On spłacił nasze długi, wszystkich nas, jeden, spłacił długi, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Nie dokładajmy ręki do niczego złego, bo król ten, który wygrał, pokonał wroga naszego diabła. On miłuje sprawiedliwość, a nienawidzi nieprawości. A więc uciekajmy od wszelkiego bezprawia, od wszelkiego cielesnego człowieczeństwa. Usuwajmy to, bo to jest bardzo ważne. Ten, który przyszedł wygrać, on nigdy nie uczynił nic z tych rzeczy, które czynią zepsuci ludzie. I to dla mnie i dla Ciebie jest czymś bardzo ważnym. Psalm 24. Gdyby wszyscy to rozumieli, iluż by się oczyszczało, tak jak Słowo Boże mówi, oczyszczałoby się dlatego, że rozumieliby, że Król jest doskonały, czysty, chwalebny, a ja Go potrzebuję poznać jeszcze głębiej, jeszcze więcej i doznać Go
w codziennym swoim życiu. Zobaczcie, co się dzieje z chrześcijanami, którzy zaniedbali to, co uczynił Król Królów, Pan Panów Jezus Chrystus. Ile jest niedobrych rzeczy między wierzącymi ludźmi, ile samowoli, egoizmu, wysokiego mniemania o sobie. On to nienawidzi, on nienawidzi nieprawości. Dlatego ci, którzy przyszli do Niego, mówili, że w Jego imieniu takie rzeczy czynili. On mówi, nigdy was nie znam, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Jak bardzo musimy być poddani temu Królowi, żeby w Jego armii walczyć dzisiaj po Jego stronie. Jeżeli przestajemy to czynić, to wypadamy z Jego armii i wtedy przejmuje diabeł takiego wierzącego człowieka i ten człowiek walczy przeciwko Kościołowi, wnosząc zło, psując to, co piękne. Bo kto nie zbiera, to co? Już rozprasza. A kto nie idzie za nim, już się cofa. I to jest tak ważne. Diabeł wie o tym i dlatego on przepatruje, kto zostaje z tyłu. To od razu tego kogoś obrabia, żeby ten człowiek już nie miał ochoty więcej na bycie z przodu i toczenie dobrego boju. Żeby ten człowiek bardziej narzekał na innych, szukając usprawiedliwienia dla swego zepsutego chrześcijaństwa. I w tym 24 od 7 wiersza czytamy: podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów i On jest Królem Chwały. Sela. I Pan Jezus mówił, zobaczycie niebo otwarte i aniołów wstępujących na Syna Człowieczego i wstępujących. Niebo otwarte z powodu obecności Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Potem Szczepan widział niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy mocy Boga. Niebo otwarte, wstęp do miejsca wiecznej chwały. Pomyśl, jak spłyciliśmy chrześcijaństwo do pozycji, jakoś sobie dajmy radę, jakoś wytrzymajmy ze sobą, jakoś tam spotkajmy się. Jak to zostało bardzo spłycone, to co jest tak wzniosłe, chwalebne, co ma w sobie chwałę zwycięstwa Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Zostało spłycone do człowieczeństwa, zepsutego człowieczeństwa, ściągnięta chwała i znowuż zepsuty człowiek próbuje robić coś względem świętego Boga, który dał wspaniałego Syna, aby zepsuty człowiek skończył życie na krzyżu i powstał czysty, święty, nowy człowiek, by iść w chwale Chrystusa, o której On powiedział: Ojcze, ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś. Jaka chwała, jaka wzniosłość, jakie oddzielenie. Niebo zostało otwarte. Pamiętacie, jak pisał apostoł Piotr? Dostaliśmy naturę Boga, a teraz mamy troszczyć się o to, żeby to się umacniało w nas, rozwijać się w tym, a wtedy bramy nieba są dla nas szeroko otwarte, gdy my tam wkraczamy w Chrystusie, w chwale zwycięzców, zachwyconych Panem Jezusem Chrystusem, zachwyconym tym, co On dla nas uczynił. I gdy tylko dobro Chrystusowe dociera do ciebie, dziękuj łaskawemu Bogu za to, że On rozjaśnia ciemności i daje szansę człowiekowi, żeby na tej ziemi człowiek zmienił swoje podejście do tego życia i żeby zobaczył życie o wiele cenniejsze. Życie, które przyszło do nas z nieba w Jezusie Chrystusie. I nic nie mogło go pokonać. I kiedy Jezus chodził po ziemi i mówi, idzie władca tego świata, lecz on nic
we mnie nie ma. Nic swego diabeł nie miał w Jezusie. Czy w tobie też już nie ma nic swego? Czy we mnie też już nie ma nic swego? Czy może ma jakieś myśli, jakieś podstępy, jakieś kombinacje, jakieś blokady, jakieś zamknięcia, jakieś niechęci, jakieś ograniczenia? A przecież Chrystus uwolnił nas, wyzwolił nas. Dlaczego mielibyśmy pozwolić, żeby w wspaniałym zwycięstwie znowu zaczęły mieszkać złe, przeklęte pomysły? Zamiast wspaniałej radości, miłości, wdzięczności, bycia razem dla Jego chwały, znowu człowiek się oddziela, oddziela i znowuż myśli po swojemu. A dlaczego nie dasz sobie zabrać tej ludzkiej, ziemskiej, ohydnej chwały upartego człowieka, którym diabeł nasącza ludzi, którzy tylko się rodzą? Upartość, upartość i dać się zmienić. Stać się człowiekiem uległym, gotowym znieść wszelką przeciwność, aby tylko diabeł nic we mnie nie miał swego, aby Chrystus mógł być w pełni uwidoczniony. Chwalebny, czysty, wspaniały Boży Syn, uwielbiony Boży Syn przez Ducha Świętego w tobie i we mnie, a my czyści, czyste umysły, czyste serca, mogący miłować się nawzajem i budować na Boży dom, nie marnując czasu na to, by oglądać w ludziach wierzących dalej zepsute człowieczeństwo, ale widzieć, jak każdy ma czyste ręce, czyste usta, czyste serce i gotowość zwycięskiego życia Jezusa Chrystusa, aby czynić Boże dobro. Po to On przełamał szyki wszystkich wrogów naszych, byśmy mogli poznać smak prawdziwego życia. Dlaczego mielibyśmy ograniczać tą chwalebność poznania prawdy, zabierając sobie to szczęście, aby i dla nas były bramy nieba otwarte? Diabeł kusił naszego Pana, tak jak nas kusi, lecz nigdy nie udało mu się spowodować, żeby Pan Jezus zrobił to, co chce diabeł. Gdy mówimy o małych dzieciach, to wiemy, że najlepsze dla nich byłoby być uległymi swoim rodzicom, słuchać się rodziców i czynić to, co rodzice ich uczą. A jednakże jest inaczej. Gdy bierzemy chrześcijan, znowuż mamy to samo. Powinno być uległe uczenie się tego, co uczą ci, którzy zostali już nauczeni prawdy, aby mogli ci kolejni poznać prawdę, a nie stawiać oporu i oporu i oporu i lata mijają i człowiek stawia opór wobec tej prawdy. Zamiast ją przyjąć i żyć nią, korzystać z tego, że u Boga jest ten porządek, że u Niego nigdy nie ma bałaganu, że dał nam wspaniałego Syna, aby nas nauczyć tego, co jest prawdą. Myślenie zwycięzcy, jakie to jest ważne. Myśleć, jak zwycięzca myśli. Bądźmy myśli Chrystusowej. Jak przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, Pana, tak w Nim chodźmy. Jak w Nim chodźmy? Może otwórzmy to, list do Kolosan. Jak w Nim chodźmy? Od 6 wiersza, 2 rozdział. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie, tak w Nim chodźmy, chwaląc, że możemy dzisiaj chodzić w Nim, w doskonałym Chrystusie, który przełamał szyki wroga i daje nam zwycięstwo. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią, czczym urojeniem. A to w chrześcijaństwie to tak jest. Różni są ludzie, różne są pomysły. Nie każdy jest taki sam. Inni jest, jeden jest taki, drugi jest inny. A więc no tak musi być, nie? To nie jest prawda, to jest kłamstwo. Wszyscy umarliśmy na krzyżu, aby powstał jeden.
Nowy człowiek, jeden nowy człowiek. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe, tak mówi prawda. Ona nie mówi o tym, a bo ty jesteś taki, a ty taki, to będzie inaczej. On zmienia nam myślenie. Ciało jest to samo, ale umysł jest inny i inne myśli chodzą w człowieku, inne działania, inne pragnienia. Wszystko się zmienia dzięki Chrystusowi. Stare przeminęło. Triumf Chrystusa działa w człowieku. Człowiek jest zwycięzcą. Kroczy w Chrystusie, po wężach i skorpionach nic mu nie zaszkodzi, bo jest w Chrystusie. A więc uważajcie na tą filozofię. A, ty jesteś mniej rozumny, to widocznie ty tam nie dojdziesz nigdy. To, co głupie, wybrał sobie Bóg, aby pokazać, że to, co mądre, wcale on nie potrzebuje. Wystarczy mu to, co głupie, żeby napełnić mądrością i uczynić mądrymi tych ludzi, aby umieli dobre rzeczy wybierać, a złe odrzucać. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Czytasz to? To jest prawda. Napisz sobie wielkimi literami w głowie, w sercu. To jest prawda. To jest prawda, która zwycięża kłamstwo. Mamy pełnię w Chrystusie. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. On jest decydentem o wszystkim. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wysuliście się z grzesznego ciała. Ciała to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie. Amen czy nie amen? Prawda czy nieprawda? Pogrzebani czy nadal żyjemy? Jeżeli dalej żyjemy, to występujemy przeciwko zwycięzcy i mówimy, ty możesz tak mówić, my uważamy inaczej. To za szybko dla nas, żeby tak to działało. My musimy dłużej mieć czas na to, żeby to zrobić. My wyznaczymy czas sobie, damy sobie 15 lat. Po 15 latach może w ten sposób zacznę myśleć. Dziś, jeśli głos Jego usłyszeliśmy, zatwardzajmy serce nasze. Ale słuchajmy i przyjmujmy to. A więc zostaliśmy pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliśmy wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. A więc już nie my, teraz Chrystus w nas. My wstaliśmy jako nowi ludzie. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czy musiałbyś popełnić jakieś morderstwo, jedno, drugie i być skazany na karę śmierci i siedzieć w celi śmierci i prowadzą cię już do wykonania wyroku i staje ktoś na drodze i mówi, ja umrę za tego człowieka, a jego wypuśćcie. I wypuszczają tego człowieka i ten Jezus idzie umrzeć. A tobie daje wolność, żebyś mógł się uratować, żebyś mogła się uratować, żebyś mógł nowe życie prowadzić, byś mogła nowe życie prowadzić. Daje ci wolność, możliwość uratowania się. Nie zmarnuj tej wielkiej łaski, tej możliwości innego życia, już nie pod władzą diabła, nie jako morderca, złodziej, kłamca, egoista, szukający swego, obraźliwy, złośliwy i niechętny, czy jakkolwiek, kłótliwa, jakkolwiek. Ale już dla Niego, w Nim, pójść dalej, w tym, który tak nas umiłował, że gotów był się dać ukrzyżować za moje i Twoje grzechy. Wymazał
obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Zapłatą za grzech jest śmierć w Gehennie. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jezu, oddajmy mu hołd i chwałę. Tak jak powiedziane, niech wszelkie kolano skłoni się przed tym, który gotów był wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy, zanieść na krzyż i dać nam możliwość uratowania się. Skończmy z traceniem czasu. Czyńmy dobro. Czyńmy Jego dobro. Jak On nam pokazał, to i my oddawajmy życie za innych. Nie rzucajmy kłód pod nogi komuś, ale odciągajmy te kłody. Pozwalajmy innym wykorzystać swój czas. Ale dla Pana, nie dla swego ego. Nie po to, żeby między wierzącymi ludźmi rozparcelowywać swoje złe nasiona. Ale po to, żeby ziarno Bożego Słowa mogło być siane. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Poprowadził ich rozbrojonych całkowicie. Mówiliśmy, diabeł już tylko może kłamać. Zobaczcie, ile mimo wszystko. Czy wierzysz w to zwycięstwo Chrystusa, w tą chwałę niebiańskiego Zbawiciela, który przyszedł tu na ziemię, aby pokonać wroga naszego, pokonać śmierć, która nam groziła z powodu grzechu. Pokonać grzech, żebyśmy mogli być oczyszczeni i uwolnieni, abyśmy nie byli dalej niewolnikami grzechu. Abyśmy mogli żyć dla sprawiedliwości, w chwale tego wspaniałego Bożego zwycięzcy, który idzie z przodu, połamał szyki wroga, rozbroił wrogów naszych. Mówi, idź teraz i chwal. Chwal Boga za tą łaskę, którą Ci wyświadczył. Już nie chodź drogami bezbożnych. Nie wracaj z powrotem, żeby czynić zło, kiedy Bóg Ci przebaczył. Idź i czyń dobro w Chrystusie. Ciesz się dobrem. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Ciałem natomiast jest Chrystus. Nie myśl, już tyle razy mówimy o tym. Nie myśl o sobie jako o człowieku urodzonym gdzieś tam kiedyś. Myśl o sobie jako człowieku urodzonym w Chrystusie. Nowym człowiekiem jesteś. Myśl jak nowy człowiek. Ciesz się tym, że Pan uwolnił cię od tego, co dostałeś, co ja dostałem w spuściźnie urodzenia z ciała. Abyśmy z Boga urodzeni nowe życie prowadzili. Abyśmy chcieli żyć dla Jego chwały teraz już tylko i wyłącznie dla Jego chwały. Nic innego nie czyniąc, jak chwaląc Pana za cudowną łaskę, którą nam okazał. Dziękując Mu, naśladując Go. Kiedy stajemy teraz przeciwko tym mocom ciemności, list do Efezjan, 6 rozdział, od 10 wiersza, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Jak my walczymy? Z czym my wychodzimy do bitwy? Sami? Z czym? Jeżeli to nie będzie moc Pana, chwała Pana naszego Jezusa Chrystusa, to bitwa jest przegrana, nim wyruszyliśmy. Ale jeśli w Jego chwale, w Jego zwycięstwie, ze wdzięcznym sercem, Pan wygrał, chwała Bogu, wygrał Jezus Chrystus, zwycięzca, wygrał, wtedy idę i jestem zwycięzcą, bo to nie ja przełamuję szyki, On przełamał szyki, ja idę za Nim, Ty idziesz za Nim, razem cieszymy się wolnością i czynimy dobro wszystkim, najbardziej domownikom wiary. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem,
lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Kiedy Pan nasz, zwycięzca, Jezus Chrystus, modlił się, Ojcze, aby byli oni jedni, jak my jedno jesteśmy, porzuć wszelkie te swoje jestestwa, te wszelkie swoje wysokie mniemania o sobie. Bo kimże my jesteśmy jako ludzie? Bez Jezusa nic nie warci. Dzięki Niemu możemy zrobić coś pożytecznego i dobrego. A więc czyńmy to. Bo w Nim zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków. Dlatego weźmy całą zbroję Bożą. To nie jest bajka. Albo będziesz czynić to, co mówi Pan Jezus, co mówi apostołowie, albo pozostanie ci tylko swoje własne ja i mniemania, z którymi diabeł sobie radził i będzie radził zawsze. I potem masz rozbitych, wierzących ludzi, którzy nic więcej nie umieją, jak tylko narzekać na innych wierzących ludzi. A Pan wygrał. Nawet na krzyżu ogłaszał zwycięstwo. Słowo Boże mówi w Księdze Objawienia, 12 rozdziale, od 7 wiersza. I wybuchła walka w niebie. To, co mówił Pan Jezus, jest napisane w Ewangelii Jana, że widział, jak diabeł został wyrzucony z nieba na ziemię. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, rzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Tu jest wojna, w niebie już mają spokój. Stamtąd został wypędzony diabeł, ale tu szaleje, to jest jego ostatnie miejsce, na którym może jeszcze cokolwiek zdziałać, zepsuć, zniszczyć. On atakuje każdego z nas, by zepsuć, zniszczyć, by zdeprawować, by obraz Chrystusa wykorzenić z wierzących ludzi, żeby wierzący ludzie żyli jak jego poddani, którzy chodzą w złu, żyją dla siebie, żyją po swojemu, nie żyją w wolności Chrystusowej, bo ograniczają tą wolność, bo potrzebują dla siebie, dla swego ja wolności. Nie umieją zobaczyć prawdziwej wolności w Chrystusie, kiedy jesteś jedno, kiedy żyjesz w jedności, kiedy czynisz to, co jest miłe Bogu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pewni jesteśmy tego, czego się spodziewamy teraz. Musisz być pewnym zwycięstwa w Chrystusie, inaczej porażka. Wiara, która nie ma pewności, przegrana jest wiara. Wiara musi mieć pewność. Bogu nie podobają się ci, którzy nie mają pewności, którzy błądzą. Podobają mu się ci, którzy są pewni tego, co On nam dał. Musisz wierzyć, żeby wygrać. Bez wiary nie możemy wygrać. Musimy mieć wiarę, która zwycięża ten świat i władcę tego świata. To jest wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w moc zwycięstwa, wiara, która jest pewna, która się nie chwieje, która się nie zastanawia, czy się powiedzie, bo nie może się nie powiedz, jeżeli idę w Chrystusie. Nie może być inaczej, jak tylko będę wygrywać. Paweł mówi, zawsze zwycięzcy. Jeżeli dopuszczam porażkę, taka jest moja wiara, tak się stanie.
Jeżeli nie dopuszczam porażki, w ogóle nie dopuszczam porażki. W Chrystusie mam zwycięstwo, aby czynić dobro i nie ustać. Będę wygrywać. Będę czynić dobro i nie ustanę. Jezus mówi zawsze, niech ci się stanie zgodnie z wiarą twoją. Jeżeli wierzę w Jezusa, który wygrał z diabłem, będę wygrywać i ja. Jeżeli wierzę w Jezusa, który no nie wiadomo, czy wygrał, czy nie, no to ja też tak będę żył. Nie wiadomo, czy wygram, czy nie. Pamiętacie, jak wojny się toczyły, opisane są w Biblii, wciągano jakieś armie w pułapkę. Co robiono? Najpierw walczono, później wojsko jakby się odwracało i zaczynało uciekać. Ci już myśleli, że są zwycięzcami i na pewniaka ruszyli za nimi, a tam z tyłu już zasadzka się zamykała i kończyli wojnę. Diabeł też udaje nieraz, że ucieka, po to, żeby cię odciągnąć bardziej od Chrystusa, potem ogarnia, powala i trzyma w niewoli. Najczęściej wtedy człowiek biegnie na swoim ja, na swojej pysze, na swojej dumie. Poradziłem sobie, wygrałem, jestem lepszy od innych, lepsza. To jest zwycięstwo, takie zwycięstwo. I wtedy ta duma, pycha już świadczy o tym, że diabeł właśnie udaje, że przegrywa, a tak naprawdę już otacza, aby pokonać. Nigdy w pysze, nigdy w dumie, nigdy w wysokim mniemaniu o sobie. Zawsze w wysokim myśleniu o Bogu i o Jego Synu Jezusie Chrystusie. To jest najlepsze. Wtedy Duch Święty będzie w nas uwielbiać Jezusa Chrystusa. Trwajmy w tym, bo to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę w Ewangelii Jana, 15 rozdziale. 15 rozdział Ewangelii Jana i tu czytamy od 7 wiersza. Jeśli we mnie trwać będziecie, tak jak przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak w Nim chodźmy. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą. A więc jest ten warunek. Trwanie w Chrystusie i Jego słowa trwają w nas. Zachowujemy Jego słowa. One czynią w nas to, z czym zostały do nas posłane. Proście o cokolwiek byście chcieli. Stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna, całkowita, niesamowite, co? Wystarczy trwać w Chrystusie i zachowywać Jego słowa w sobie. I wtedy możemy prosić o wszystko. I zostaniemy wysłuchani. I diabłu zależy na tym, żeby tak nie było. Żebyśmy nie trwali w Chrystusie, ale trwali w różnych sprzeczkach, w waśniach, w zwadach, w nastawieniach, w pomówieniach, w czymkolwiek, ale nie w Chrystusie. W czystym miejscu chwały. A więc próbuję, żeby stale, codziennie, żeby to było stare człowieczeństwo. I wtedy modlisz się. I cóż z tego? Potem ludzie narzekają na Boga, że Bóg nie wysłuchuje. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, jeśli chcesz być wysłuchiwany, wysłuchiwana, jako zwycięzca kroczyć, to trwaj w Nim i nie daj się żadnej filozofii wyciągnąć z Chrystusa. Trwaj w Jego zwycięstwie. Bądź pewnym, kim jest Jezus i co dla ciebie uczynił. Trwaj w tym nieustannie, kim jest. Boży Syn, Syn Człowieczy, trwaj w Nim i nie daj się w żaden sposób odwrócić od Niego. W żaden sposób, ani przynętami, ani zachętami, ani groźbami, cokolwiek by to było. Trwaj w Nim, zachowuj Jego Słowo w codzienności. Wtedy każda twoja modlitwa dotrze do Ojca w niebie i zostaniesz wysłuchany, wysłuchana. Tak powiedział Jezus, On nigdy nie kłamie.
I to jest zwycięstwo nad diabłem też. Diabeł wie, jak wiele może modlitwa sprawiedliwego. Dlatego tak walczy, żeby uwikłać w coś. W to czy tamto. Coś, co stary człowiek będzie czynić. Pamiętamy, może przeczytajmy to, list do Filipian, drugi rozdział. Drugi rozdział od 5 wiersza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Boga, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. I chciałbym teraz, żebyś mógł czy mogła pomyśleć, nie ma znaczenia, czego się wypierasz, jeżeli Bóg ma dla ciebie ustalone miejsce, w którym chce cię mieć przed swoim obliczem. Jezus wyparł się bycia Bogiem, aby stać się człowiekiem, ponieważ w tym miejscu Bóg chciał go mieć tutaj na tej ziemi. I to było miejsce triumfu, miejsce zwycięstwa. A więc nie ma znaczenia. W tym momencie wypiera się czegoś wspaniałego, chwalebnego. Ale gdyby się nie wyparł, nie mógłby nas uratować, nie mógłby nas zbawić. Nie mógłby pokonać diabła na naszym terenie i uczynić nam drogę z siebie powrotu do Boga. A więc miejscem Jego, w którym Bóg chciał Go widzieć jako triumfatora, było stać się człowiekiem jak my. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I takie przyrównanie. Mamy dalej list do Filipian, 3 rozdział. Od 7 wiersza. Znamy wcześniejszy, kiedy pisze Paweł o sobie, jako jeszcze o Saulu z Tarsu, kim był i że według zakonu był człowiekiem bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Czego potrzebował apostoł? Aby znaleźć się w Chrystusie. To jest miejsce naszego uratowania, naszego zbawienia w Chrystusie. A więc Paweł widzi, że jest poza Chrystusem, że może wierzyć w Chrystusa, ale jest poza Chrystusem, a żeby być w Chrystusie, musi wyprzeć się wszystkiego, włącznie z tym dobrem osiągniętym według zakonu. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czy rozumiesz, co teraz mówi apostoł? Pan Jezus jako słowo, które u Boga było i było Bogiem, wypiera się tego, kim był tam u Boga, będąc Bogiem, aby stać się człowiekiem. Człowiekiem, który będzie mógł nas w sobie wziąć na krzyż, wziąć w sobie nas do domu Ojca, abyśmy tam mogli być. A teraz my musimy wyprzeć się wszystkiego, choćby to było najlepsze, nawet według słowa uczynione. Aby znaleźć się w Nim, nie mając żadnej swojej sprawiedliwości, żadnej swojej.
Ta nasza sprawiedliwość, ona dusi chrześcijaństwo cały czas. Cały czas to ona jest pyskata, złośliwa, wypominająca, dogryzająca. To nasza sprawiedliwość. Taka jest. Ja bym tego nigdy nie zrobił. Ja bym tego nigdy nie zrobiła. Ja nie jestem aż taki. Ja bym tego, ta nasza sprawiedliwość, wredna. Może być to dobre, mogłeś nigdy, może nikomu nie okłamać, może nigdy nikogo nie okradłeś, może. Ale choćby nawet tak było, to musiałbyś się tego wyprzeć. Czy musiałabyś się tego wyprzeć, aby przyjąć pełnię w Chrystusie? Bo jeśli w jednym uchybiłeś, czy uchybiłaś, we wszystkim uchybiłeś, czy uchybiłeś. A więc nie ma znaczenia, jak to jest dobre, musi to zostać usunięte. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. A według tej sprawiedliwości wszyscy zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie Jezusie, abyśmy nowe życie prowadzili, abyśmy byli dziećmi Boga Wszechmogącego. Zrodził nas. I chwała Bogu, to jest prawda. Żyjmy według tej prawdy, nie według tego, że ktoś się urodził tam, a ktoś inny tam, a ktoś inny gdzie indziej. I chrześcijaństwo takich urodzonych w różnych miejscach, to nie ma chrześcijaństwa, to jest religia. Prawdziwe chrześcijaństwo to urodzeni w jednym Chrystusie. Z jednego Ojca. A więc ty i ja musimy mieć pewność, że mamy tego samego Ojca, Boga. A my sobie jesteśmy prawdziwą rodziną teraz. Zrodzoną z Boga. Aby nowe życie prowadzić. Według woli Boga. Ale żeby tak było, to musimy my wyprzeć się wszystkiego. Cokolwiek to jest. Cała nasza chwała musi zostać usunięta. Aby chwała Chrystusa mogła napełniać nas. Cokolwiek to jest, nie ma znaczenia. Może być to najlepsze nawet. To Izajasz pisze, te dobre uczynki jak szata splugawiona nie nadają się. Aby tym sposobem dostąpić, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Masz Ewangelię w pełnym wydaniu. On wyparł się tego, kim był w niebie, żeby stać się człowiekiem jak my. Przyjął ciało, takie jak my mamy, aby w takim ciele żyć tu na ziemi. Stał się człowiekiem. Człowiekiem z nieba, jak mówiliśmy niedawno i już 2000 jest o tym opowiadane lat. Człowiek z nieba. Niebiański człowiek. Nowy człowiek, wszystko stało się nowe. Nie myśl już starymi kategoriami, nie myśl o sobie, jakbyś ty był nie wiadomo kim tam. Musisz zacząć myśleć dzięki Jezusowi Chrystusowi. Wtedy jesteś uratowanym człowiekiem. Dopóki nie zewleczesz z siebie tej swojej sprawiedliwości, będziesz myśleć ty. A jeśli zewleczesz przez odnowienie w duchu umysłu swego, przyjmiesz Chrystusa i będziesz to już Chrystus. Będziesz myśleć dzięki Chrystusowi. To jest zwycięstwo nad diabłem. Musiał stać się człowiekiem, żeby przynieść nam nowy sposób myślenia, czysty sposób myślenia. Co Paweł dalej pisze? Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążył do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Jesteśmy w Nim doskonali i dążymy do tego, by wzrastać, rozwijać się. A więc widzimy między sobą wzrost, widzimy między sobą, że my miłujemy Chrystusa, że my chodzimy w Chrystusie, a nie sami chodzimy po tej ziemi. I przychodzą ludzie chodzący w Chrystusie na zgromadzenie i każdy ma świeże doświadczenia życia w Chrystusie. Nowego życia.
i chwała płynie do Boga. Dziękczynienie. Po to On przyszedł. Diabeł chciałby zepsutych zgromadzeń, na których ludzie siedzą, nie wiedzą, po co przyszli. Nie mają niebiańskich pragnień, niebiańskiej wdzięczności. Zagubieni śpiewają coś, a sercem są daleko od Boga. Bóg chce mieć całego człowieka, i ducha, i duszy, i ciało dla siebie. A więc mamy już to w Chrystusie i dążymy do tego, rozwijając się, wzrastając. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Chwała Bogu za to, że posłał nam Syna, który przyszedł na ziemię, wyparł się swojej boskości, stał się człowiekiem, stoczył bitwę z diabłem. O co? O posłuszeństwo Bogu. Stoczył bitwę z diabłem. Diabeł chciał wywołać jakiekolwiek nieposłuszeństwo, a Jezus w posłuszeństwie doszedł do doskonałości. A więc diabeł nas atakować też chce jakimś nieposłuszeństwem Słowu Bożemu, temu, co mówi do nas Jezus. A nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak bałwochwalstwo, jak czary. A więc diabeł dąży do nieposłuszeństwa Jezusowi. A jeżeli przypuścisz to i staniesz się nieposłusznym, tracisz zwycięstwo. Jeżeli nie oczyścisz się, to cały czas już chodzisz po porażce. Im szybciej się oczyścisz, tym szybciej wrócisz do zwycięstwa i tym szybciej zaczniesz z powrotem wnosić to, co drogocenne, co wieczne, co prawdziwe, do swego domu, do zboru, do pracy, do szkoły, gdziekolwiek jesteś jako wierzący człowiek. Tak jest Chrystus. Paweł mówi, już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Jak my możemy prowadzić nowe życie, myśląc w ziemski sposób? Nie da rady. Staliśmy się ciałem jednego Chrystusa. On jest głową tego ciała. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Oczekujemy jej, tak jak Job powiedział, moje nerki zanikają w tęsknocie za tym dniem, kiedy zobaczę jego oblicze i on stanie. I powie, wstanie obie z grobu i wstanę i będę oglądać mego wykupiciela. Niesamowita radość. My też się cieszmy. Przyjdzie dzień, że te namioty zostaną wymienione, ale teraz w tych namiotach będziemy służyć Bogu. Nie oddamy tego ciała znowuż diabłu, żeby on używał nas, aby kogoś niszczyć, aby kogoś odwracać, aby komuś zawracać głowę jakimś cielesnym, zepsutym człowieczeństwem, ale by budować się nawzajem na Boży dom. Chrześcijaninie, chrześcijanko, nie stawaj wśród wrogów ukrzyżowanego, ale bądź jako ten, który patrzy w niebo i tam jest moja ojczyzna i twoja. Żyjmy według standardów Chrystusowych. Masz zwycięstwo każdego dnia, jeśli ty wierzysz Jemu, Jezusowi. Nie masz zwycięstwa, jeśli nie wierzysz Jezusowi. Jeśli wierzysz diabłu, bo kogoś trzeba słuchać. Znamy jego władzę. Straszna władza. To jest chytry, przebiegły wróg, ojciec kłamstwa. Okłamywał nas, gdy nie znaliśmy Boga. Próbuje okłamywać, gdy znamy już Boga.
żeby stracić dni, dni radości, o których mówi Jezus. A ja chcę, żeby moja radość była w was, abyście cieszyli się chwałą zwycięzców, byście mogli czynić sobie dobro nawzajem i cieszyć się z tego, że już nie marnujecie swojego życia dla siebie, ale możecie je oddać, by służyło braciom, siostrom, według upodobania, tak jak Jezus oddał swoje, by nam usłużyć i usługiwać. Tym, którzy Go przyjęli, takim, jakim On jest, dał prawo, dał moc bycia dziećmi Boga. Pamiętaj o tym. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Jezus musiał się wyrzec wspaniałości, chwały. Ale gdyby tego nie zrobił, nie stałby się człowiekiem. A tylko człowiek mógł nas wyzwolić. Bo tuż na początku zostało powiedziane, Bóg powiedział, że narodzi się z niewiasty człowiek, który pokona diabła. Więc musiał przyjść człowiek, urodzony z niewiasty, ale ojca ma Boga. Człowiek święty od samego poczęcia. Człowiek, o którym Bóg mówi, będzie nazwany Synem Najwyższego, bo jego ojcem jest Bóg. I ty i ja, jeżeli nie wyprzemy się wszystkiego, nie ma znaczenia, jakie dobro to było, wszystko musi zostać usunięte. Żadna nasza sprawiedliwość, żadna, żadna. Bo jeśli tylko zaczniemy szukać własnej sprawiedliwości, wypadamy z Chrystusa. Paweł wiedział o tym i dlatego mówił, będę dążyć do tego i będę się tego trzymać. Nie zejdę z powrotem, żeby swoją sprawiedliwość osiągnąć, ale w jego sprawiedliwości będę znajdywać swój rozwój, swój wzrost, chwałę. Chwałę nowego człowieczeństwa. Jeżeli nie znajdziemy się w Chrystusie, nie wygramy. Jeżeli On nie stałby się człowiekiem, nie byłoby dla nas zwycięstwa. A więc wszystko jest skupione w Jego człowieczeństwie. Dlatego jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami, ludźmi, jest człowiek, Chrystus Jezus. Wszystko jest skupione w Jego człowieczeństwie. To jest miejsce zwycięstwa, to jest miejsce upodobania Boga, w którym On ma upodobanie. Jest tam triumf nad diabłem, chwalebne zwycięstwo. Oto człowiek zdeptał głowę wężowi. Pierwszy człowiek, w którym diabeł nic swego nie miał. Chrystus Jezus. Trwać w Nim to odpocząć od swoich dzieł. Odpocząć od swego urodzenia cielesnego. Cieszyć się nowym urodzeniem. Nie jestem już Marianem, jestem cząstką Chrystusa. Alleluja. I myśl tak samo. Nie jesteś już tym człowiekiem, jesteś cząstką Chrystusa. Jeżeli dałeś się osić, wierzysz w Niego, nie jesteś już tym człowiekiem, bo jeżeli tak będziesz myśleć dalej, to odrzucasz Chrystusa. Uważasz siebie za bardziej cennego, za bardziej cenną. A to jest tragedia wtedy. Takie chrześcijaństwo idzie do gehenny. Bo prawdziwy triumf jest tylko w Nim, w Chrystusie. On wyparł się bycia Bogiem. Ty wypierasz się wszystkiego. Nawet najlepszego, co sobie myślisz o sobie. Wszystko zostawiasz. Uważasz za nic niewarte w tej jednej sprawie. Tak mógłbyś ludziom powiedzieć, widzisz, ja nie robiłem tego jak ty. Teraz już nawet tego nie możesz powiedzieć, bo w niczym nie widzisz siebie sprawiedliwszym od tego, który tego to robi, a ty tego nie robiłeś, bo robiłeś inne rzeczy. A więc uważasz wszystko za nic niewarte i nigdy nie przytoczysz tego, żeby powiedzieć o sobie coś dobrego. Ale cokolwiek powiesz, to powiesz o Nim. On jest wspaniały, On jest doskonały. Boży Syn, Syn Człowieczy, On wygrał. W Nim jest całe dobro, w Nim jest chwała i objawienie, w Nim jest wieczne życie i bycie Synem, Córką Boga. Wszystko jest w Nim, doskonale w Nim. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi. Bóg ustanowił swoje wspaniałe miejsce zgromadzenia i to zgromadzenie jest w Nim. W Jego Synu umiłowanym Jezusie Chrystusie. Nie miej nic innego na uwadze, jak tylko to jedno. Wytrwać do końca w Nim, w Jezusie Chrystusie. Nigdy nie dać się sprowokować do tego, by
wyciągać karty z własnej sprawiedliwości i brać udział w przetargu, kto jest lepszy, to już będzie porzucenie Chrystusa. Lepszy jest tylko On. Lepszy. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Tylko Chrystus. Dla Ojca nie ma niczego innego. Nie ma żadnego miejsca, w którym by było dla Ojca godne uwagi, jak tylko w Jego Synu umiłowanym, Jezusie Chrystusie. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi do nas. Te słowa, myślę, że dzisiaj przemówił do Ciebie jeszcze silniej, jeszcze mocniej. Od 23 wiersza. I powiedział do nich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Jedno życie tylko jest warte uwagi. Życie Jezusa Chrystusa. Tylko jedno życie. Nie ma znaczenia, ilu by nas tu było, miliony. I by byli wspaniali. Nawet apostoł Paweł, Piotr, inni staliby w całym tym, w tej gromadzie wspaniałych Bożych ludzi. Nikt nie byłby godny uwagi, jeśli to nie byłby Chrystus. Dlatego apostoł mówi, naśladuj mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Nie szukajmy własnej chwały. To szukanie własnej chwały, to powoduje właśnie te sprzeczki, kłótnie. Pamiętacie, jak ludzie mówią, ja ci zrobiłem to, a ja ci zrobiłam to, a ja ci tak, a ja tak. I ludzie się przepychają, kto co lepszego komu zrobił. Diabeł się cieszy. Raczej mówmy, co zrobił Jezus. Rozmawiajmy, co On uczynił dla nas Jezus. Jak On poszedł wygrać bitwę z diabłem w miejscu, w którym my ponieśliśmy całkowitą porażkę. Kiedy zrezygnowaliśmy z Boga, żeby zaspokoić swoje ja. Jezus zrezygnował z tego, kim był, aby zaspokoić Boga. I w Nim jest miejsce zaspokojenia Boga. Bóg tak nas umiłował, że dał swojego Syna jednorodzonego, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Jezus mówi, zaprzyj się siebie. Weź swój krzyż. Idź za mną, naśladuj mnie. Idźmy za Nim. Jak dobrze było, żebyśmy zapomnieli o tym wszystkim, co my. Żebyśmy pamiętali, co Chrystus. Jego chwalili, Jego czyny wystawiali. Jego uwielbiali w zgromadzeniu. Po to przyszedł Duch Święty, aby wprowadzić nas w kosztowność tego, kim jest Syn. Umiłowany Boży Syn. A wracając do listu do Filipian, 4 rozdział. Umiłowany Boży Syn. Skończmy patrzeniem, żeby ludzie nas widzieli. Syna, wspaniałego Syna niech widzą. Jego czyny niech widzą w nas. 4 rozdział, 13 wiersz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Nie bądź już sobą. Pokaż, że Jezus jest dla ciebie cenniejszy od ciebie. Porzuć wszystko, co zrobiłeś, czy zrobiłaś dobrego. I dziękuj za każde dobro, które On uczyni w tobie, przez ciebie. Dziękujemy. Wszystko, cokolwiek czynimy, nawet jemy, pijemy, możemy uczynić to dobrze tylko dzięki Chrystusowi. Cieszmy się Nim, radujmy się Nim i nigdy nie pozwólmy staremu życiu wrócić do jakichkolwiek uprawnień w nas. Wszystko czynimy w Jego imieniu. Kochajmy Jezusa. Bez Niego wszystko idzie do Gehenny. W Nim wszystko idzie do wieczności, do domu Ojca. Wracajmy w Nim do domu Ojca. Nic sobie nie ceń ponad to, kim jest Chrystus. On jest najcenniejszy. Amen. Amen.